Moi kochani, bardzo miło powitać Was na naszym kolejnym spotkaniu magicznym. Dzisiaj niezwykle ważny temat, gdyż już za kilka dni mamy tak ważne magiczne święto, Sabbat, Samhain, czyli inaczej mówiąc Halloween, czy nasze słowiańskie, pradawne dziady. I ponieważ do takiego sabatu należy się odpowiednio przygotować, dzisiaj ta króciutka pogadanka. I na samym początku, moi kochani, bardzo, bardzo dziękuję za wszystkie nowe subskrypcje, za wszystkie komentarze, nawiasem mówiąc niektóre bardzo, bardzo ciekawe, a także za wszystkie kciuki w górę, jeżeli słuchowisko Wam się podoba i za wszystkie kciuki w dół, jeżeli Wam się nie podoba. Ale przejdźmy do naszego sabatu. 31 października na 1 listopada ma miejsce bardzo ważne, magiczne święto, które ma już tak długą historię, że wręcz nie sposób, aby przytoczyć tutaj w kilku słowach całej tej historii. Moi kochani, w kilku takich krótkich, najważniejszych informacjach należy wiedzieć jedno, że ten sabat magiczny, to święto obchodzone jest we wszystkich kulturach, tylko oczywiście w momencie schrystianizowania naszych przodków zostało jak zawsze przemianowane na święto chrześcijańskie, ale o tym za chwileczkę opowiem. Zacznijmy od samej historii obrządków. Samhain, moi kochani, to celtyckie święto, którego nazwa oznacza koniec lata. Nasi przodkowie wierzyli, że w noc Wigilii Samhain duchy osób, które zmarły w trakcie minionego roku oraz tych, które się jeszcze nie narodziły, zstępowały na ziemię w poszukiwaniu żywych, by w nich zamieszkać przez okres następnego roku. Celtowie gasili wszelkie ogniska, kaganki, pochodnie, żeby ich domy wyglądały na zimne, niegościnne, a poza domem wystawiali żywność i wszelkiego rodzaju takie podarunki dla duchów. Sami zaś ubierali się w stare, podarte ubrania i chodzili po wsiach, udając brudnych włóczęgów. I miało to swoją przyczynę, gdyż wychodzili oni z założenia, że żaden duch, żadna dusza nie chce inkarnować w osobę obdartą, chorą, czyli właśnie w takiego włóczęgę. I w ten sposób próbowali się jak gdyby uchronić przed pojawieniem się ich ciele, nowej duszy, duszy, która jak gdyby przyczepiła się na okres tego roku. Moi kochani, całe to nasze Halloween, które ma w tej chwili taki bardziej komercjalny charakter, wywodzi się właśnie z tych celtyckich obrządków Samhain. Gdyż właśnie tego dnia i tej nocy żegnano lato i witano zimę. I obchodzono to nasze, również znane w naszej historii, święto zmarłych. Celtowie wierzyli, iż w dzień właśnie Samhain zaciera się jak gdyby granica pomiędzy zaświatami a światem ludzi żyjących. Zaś duchom, zarówno tym złym, jak i dobrym, łatwiej właśnie w tym momencie przedostać się do świata żywych. Moi kochani, obrzęd ten znamy również w naszej tradycji, naszych prapradziadów, czyli w tradycji słowiańskiej. I nosi ten dzień, ten cały obrzęd nazwę dziadów. I dziady oczywiście każdy z nas zna, prawda? Dziady Mickiewicza. I tutaj może takie malutkie przypomnienie w kilku słowach. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie,
Co to będzie? Co to będzie? Zamknijcie drzwi od kaplicy i stańcie dookoła trumny. Żadnej lampy, żadnej świecy. W oknach zawieście całuny. Niech księżyca jasność blada szczelinami tu nie wpada. Tylko żwawo, tylko śmiało. Jak kazałeś, tak się stało. Moi kochani, tego wieczoru ja osobiście zalecam, aby sięgnąć właśnie do tej lektury, która tak niezwykle ukazuje całą tradycję tego święta, a jednocześnie jest tak głęboka i tak wyjątkowe przesłania można w niej znaleźć. Moi kochani, ale jak przygotować się do tego sabatu i jak gdyby wykorzystać jego moce na nasze własne potrzeby? Moi kochani, Samhain jest dla mnie sabatem ognia. I tą noc warto spędzić w towarzystwie właśnie ognia, czy to w formie ogniska, świec czy kominka. Oczywiście nie muszę tutaj powtarzać, jak ważne jest to, aby jeżeli robimy ognisko na świeżym powietrzu, aby oczywiście zabezpieczyć to miejsce i przed niebezpieczeństwem pożaru. Ale tutaj ani nie miejsce, ani nie czas na to, aby na ten temat rozmawiać. Zalecam także tej nocy świętowanie w grupie. Wszelkiego rodzaju samotne medytacje to pozostawiam raczej dla osób o niezwykle silnych nerwach, a także osób, które są bardzo, bardzo odporne na wszelkiego rodzaju energię, czy potrafią się odpowiednio chronić. I tej nocy również zalecam dla każdej osoby, aby się odpowiednio chronić. Czy to przy pomocy tak zwanego płaszcza energetycznego, o którym mówię w moich książkach. Tam możecie wszystko sobie przeczytać, jak tej nocy się chronić, wykorzystując zwykły rytuał ochronny w formie kokonu bogini czy płaszcza, czy wszelkiego rodzaju szyldów ochronnych. Z okazji Samhain tworzymy również ołtarz magiczny i dekorujemy go według uznania oczywiście, ale nie powinno na nim zabraknąć orzechów, jabłek, złotych liści. Może on mieć bardzo podobny charakter do ołtarzyka z okazji Mabon. Tradycyjne ołtarze takie z okazji tego święta umieszczę dla Was na blogu, abyście mniej więcej mieli taki wgląd, jak można się przygotować, jak przygotować to miejsce, w którym będziemy czcić jak gdyby i świętować tą noc. Co jeszcze może jest takie ważne, to aby do kadzidełka używamy szałwi, natomiast w trakcie sabatu zalecam noszenie ubrań magicznych w kolorze czerwieni ze względu na żywioł ognia i na ołtarzu nie powinno zabraknąć czerwonej i srebrnej świecy. Jeśli świece się wypalą, to można je oczywiście zachować do przyszłego roku. I w trakcie sabatu pijemy czerwone wino, jeżeli ktoś pije alkohol, lub czerwoną herbatę, na przykład z hibiskusa, róży czy innych owoców, jeżeli ktoś nie pije alkohol. Można oczywiście pić to i to. Stanowczo odradzam, i to jest bardzo, bardzo ważne, kochani, gdyż czasami włos staje jak gdyby na głowie, czy włos się jeży, jeżeli oglądamy różnego rodzaju przedstawienia w telewizji czy w innych mediach, gdzie pokazuje się obrzędy Halloween i jakimś takim nieodłącznym elementem jest wywoływanie duchów. Moi kochani, ze szczerego serca odradzam wywoływania jakichkolwiek dusz i duchów i szczególnie już tej właśnie nocy, gdy jest to tak niebezpieczne, że duch się do Was przyczepi i wiadomo, że będą to duchy tak zwane mroku, a nie duchy pozytywne, gdyż duchy pozytywne
po śmierci tego ciała materialnego przechodzą do innych wymiarów i na pewno nie mają na celu jak gdyby przyczepiać się do nas tutaj śmiertelników na ziemi. Jeżeli się jakiś duch przyczepi, to jest to duch, który nie przeszedł na stronę światła i został tutaj na ziemi. I będzie to na pewno duch negatywny. Duch, który może spowodować chorobę, który może spowodować wszelkiego rodzaju takie negatywne energie, utratę finansową, utratę miłości, utratę ważnej osoby itd. Więc nigdy nie wywołujemy duchów. I tutaj również taka mała przestroga, bo czasami pod taką przykrywką czegoś dobrego uczy się Was robienie czegoś, co ma dla Was bardzo złe konsekwencje. I często wiele osób mówi tak, a zajmuję się odprowadzaniem dusz do światła. Moi kochani, to jest najgorsze, co można zrobić. Po pierwsze, nie ingerujemy w takie rzeczy jako normalni śmiertelnicy. Tylko jako naprawdę wyjątkowo doświadczony mag czy czarownica można takie rzeczy robić, ale zawsze ma to swoje negatywne konsekwencje i trzeba wiedzieć po pierwsze, jak się chronić i po drugie, jak naprawdę odprowadzić tą duszę do światła, nie robiąc krzywdy komuś innemu. Bo czasami może zdarzyć się coś takiego, że odprowadzimy duszę do światła w apostrofie, przyczepiając ją do innej osoby. I to na pewno nie jest korzystne ani dla nas, ani dla tej osoby. Dlatego proszę uważać, nie ma czegoś takiego jak odprowadzanie duszy do światła, jeżeli zajmują się tym normalne osoby, czy osoby, które nie potrafią się chronić. I na ten temat ja napisałam Wam troszeczkę w mojej książce Magia Miłosna. Tam są opisane rytuały, doświadczenia magiczne, które różne osoby mają niestety za sobą i te doświadczenia zostały mi przekazane przez te osoby, gdy zwróciły się te osoby do mnie o pomoc. I między innymi jest tam również ta historia o wywoływaniu duchów. Jeżeli kogoś to interesuje, to oczywiście zapraszam. Moi kochani, co jeszcze warto zrobić tego dnia? To jak zawsze, w każdy sabat dziękujemy za to, co mamy. Bo poprzez podziękowanie, jak gdyby aktywujemy siłę magnetyzmu i przyciągamy do nas jeszcze więcej dobra. Jeżeli zaś mamy taką sobie średnią sytuację i jesteśmy z tej sytuacji niezadowoleni, ale mimo tego zapominamy o tym, aby podziękować, to nawet to, co jeszcze mamy, zostanie nam zabrane. Dlatego zawsze dziękujemy za to, co mamy, nawet jeżeli to nie jest to, co wyobrażamy sobie, że byłoby dla nas najlepsze. I moi kochani, tego wieczoru, tego dnia lub następnego dnia warto pomyśleć o naszych przodkach i to nie tylko o najbliższej rodzinie, ale o naszych wszystkich przodkach, od których pochodzimy, od których na przykład od Słowian, od których większość z nas pochodzi, Polaków. Warto pomyśleć i podziękować za wszystko to, co zostało jak gdyby po tych starych kulturach, za to wszystko, co jest obok nas, za tą wiedzę, która jest w nas, która krok po kroku teraz wychodzi na światło dzienne. Czasami w rozmowach z moim partnerem mamy takie przekonanie, że średniowiecze zaczęło się w średniowieczu, ale w dużej części trwa jeszcze do dziś, bo gdy patrzymy na takie zabobony, takie przesądy, takie bariery i przekonania, jakie noszą w sobie niektóre osoby, to czasami ma się wrażenie, że jesteśmy znowu w czasie średniowiecza, w czasie takiego zaćmienia, kompletnego zaćmienia tych normalnych ludzi, bo oczywiście pewne warstwy uprzywilejowane zawsze miały dostęp do wiedzy, natomiast ci normalni ludzie, my wszyscy dookoła, byliśmy trzymani w takich zabobonach i w ciemności. I dla niektórych osób trwa to do dziś, dlatego warto tej nocy podziękować za to wszystko, co udało nam się znowu wyciągnąć jak gdyby na światło dzienne z tego średniowiecznego zapomnienia i że możemy dzisiaj
znów świętować te na przykład sabaty celtyckie czy obrzędy słowiańskie, te obrzędy naszych przodków. I tutaj z pewnością pojawi się pytanie, co w takim wypadku, jeżeli nie poczuwam się do tej czy innej religii, to tutaj warto pomyśleć o tym, że wszędzie dookoła jest mnóstwo religii, ale Bóg jest jeden. I siły dobra to jest jedna strona, siły zła to jest druga strona. Obie rzeczy, obie jak gdyby te przeciwstawne strony są nam potrzebne, aby zbierać doświadczenia. I jeżeli nie macie żadnej religii, to dziękujecie ogólnie w imieniu naszej Matki Ziemi, w imieniu nas wszystkich dookoła. Jeżeli natomiast macie religię katolicką, to warto w tym momencie tutaj podkreślić, że ja nigdy nie krytykuję żadnej religii. I tutaj proszę mnie źle nie rozumieć, jeżeli czujecie, że waszą religią jest religia katolicka, to oczywiście należy tą religię dalej kultywować i tą religią się cieszyć. I nie trzeba tutaj przechodzić na religie celtyckie czy religie słowiańskie, tylko zachowujemy w naszym sercu to, co jest dla nas najlepsze. I jeżeli jest to religia katolicka, to oczywiście tak samo świętujemy to święto, tylko w religii katolickiej jest to święto pod inną nazwą. Ale każdy z nas zna wychodzenie na groby, palenie świec i tak dalej w intencji zmarłych. Moi kochani, to w kilku słowach więcej na temat święta, więcej na temat samych obrzędów, samych tradycji znajdziecie tutaj w linku pod filmem. To jest link do mojej strony i do mojego bloga, gdzie więcej na ten temat informacji, a także czekam oczywiście po naszym sabacie czy po naszym święcie zmarłych. Czekam od Was, kochani, na taki mały feedback, czyli jak spędziliście to święto, jakie wrażenia, jakie refleksje, jakie odczucia pojawiły się w Waszym sercu, czy były to odczucia pozytywne, czy negatywne. Wszystkie takie listy bardzo mnie cieszą i bardzo proszę o takie malutkie sprawozdanie, jeżeli macie ochotę. Możecie oczywiście wykonać dla mnie również zdjęcia ołtarzyków z tego święta i umieszczę je również na blogu. Bardzo dziękuję za uwagę, za ten bardzo, bardzo długi filmik, a raczej słuchowisko i zapraszam na kolejne spotkania magiczne. Wasza Maria Bukarti.